Niestety to, co się dzieje w moim kraju teraz, to są jakieś wydarzenia biblijne. To jest walka zła z dobrem. To jest piekło na ziemi, ponieważ sytuacja, kiedy pociski spadają na domy, kiedy pociski spadają na szpitale, na sierocińce, oddziały onkologii dziecięcej, kiedy rakiety spadają na przykład na memoriał ofiar Holokaustu Babi Jar, wieże telewizyjne, kiedy giną dzieciaki. Każdy normalny człowiek mówi, że chciałbym zamknąć oczy, otworzyć i powiedzieć: o nie, to był sen. Ale to nie jest sen, to jest nasza rzeczywistość. Poniekąd jesteśmy, cały świat cywilizowany, odpowiedzialni, współodpowiedzialni za to, co się dzieje, ponieważ cywilizowany świat, Zachód, przez dłuższy czas się oszukiwał i myślał, że z Putinem da się dogadać, że można z nim prowadzić interesy, że można budować Nord Streamy, zarabiać i tak dalej. A ten człowiek przesuwał granice, przesuwał, była Gruzja, konflikty, wojna, był Krym, wojna przecież nie zaczęła się 24 lutego, tylko aneksja Krymu nastąpiła, okupacja Krymu jeszcze w 2014 roku. Potem był Donbas i kilkanaście tysięcy ofiar tej wojny, która teraz rozlew krwi na terenie całego mojego kraju. I teraz jest walka dobro ze złem. Cały cywilizowany świat, Zachód, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli pozwoli Putinowi przemielić, zniszczyć państwo ukraińskie, zniszczyć Ukrainę i dalej zabijać ludzi bezkarnie, on się nie zatrzyma. Niewątpliwie pójdzie dalej. On dzisiaj patrzy na były republiki radzieckie, ale on przecież w swoich wypowiedziach mówi, że on uważa, że granice NATO muszą być, że Polska nie powinna być krajem członkowskim NATO, że inne kraje też. On chce, żeby świat wyglądał tak jak po II wojnie światowej. Walczymy o nasz kraj, walczymy o wartości zachodnie, walczymy tak naprawdę o Unię, ponieważ jeżeli najgorszy scenariusz się zrealizuje, przez Putin zrealizuje, to po prostu Unia będzie miała Putina na granicy. Więc to jest taka walka, a nie żadna inna. I dlatego te newsy, te informacje o relacjach Ukrainy, Unii Europejskiej, to co wczoraj wszyscy słyszeliśmy, to jest bardzo istotne i każdy Ukrainiec na to patrzy i mówi: tak, dziękujemy, dziękujemy. I dostaję wiadomości takie, że kiedy tracimy, piszą do mnie osoby z Ukrainy, kiedy tracimy, piszą, przekaż to Polakom, kiedy tracimy wiarę, kiedy brakuje nam sił, żeby walczyć dalej, to otwieramy nasze komórki, patrzymy na nagrania z Polski, na akcje wsparcia Ukraińców, potępienia zbrodniczego reżimu Putina, kiedy widzimy, jak Polacy chętnie pomagają, jak dzielą się jedzeniem, zapraszają do swoich domów, kiedy widzimy, że Unia też zaczyna mówić tak Ukrainie, a nie jesteśmy zaniepokojeni, tylko mówi tak, to moi przyjaciele piszą do mnie, to przekaż Polakom, że siły w tym momencie wracają, że znów mamy w tym momencie, kiedy to widzimy, kiedy to czytamy, znów wracają siły do nas i znów mamy siły, żeby walczyć. Chciałbym się zwrócić do wszystkich, a wiem, że serca Polaków teraz są otwarte i każdy chce pomóc i każdy chce jakoś podzielić się tym, co ma, żeby to było pomaganie bardzo rozsądne, żebyście nie oddali swoich pieniędzy oszustom. Sprawdźcie najpierw, co to jest za fundacja, kto zajmuje się tymi pieniędzmi, czy rzeczywiście mają jakąś historię w pomaganiu właśnie na terenie Ukrainy, współpracy polsko-ukraińskiej, i potem zróbcie ten przelew, żeby te po prostu pieniądze nie poszły na marne. Ja osobiście gorąco popieram jedną zbiórkę. Euromajdan Warszawa prowadzi jeszcze jedna fundacja, która zajmuje się zbiorem pieniędzy, które potem idą na zakup apteczek taktycznych dla obrony terytorialnej. To jest bardzo ważna rzecz. Apteczka, która uratuje ludzkie życie. Te pieniądze nie idą na wynajęcia jakichś tam przestrzeni, pensje dla osób kilkunastu, które tam pracują, ale te pieniądze celowe idą tylko i wyłącznie na zakup apteczek taktycznych.
poparła nas już Krystyna Janda, Martyna Wojciechowska, Joanna Krupa opublikowała informację o tej zbiórce, w mediach o tym opowiadaliśmy już. I potem po zakupie przy pomocy ambasady ukraińskiej te apteczki są dostarczane na teren Ukrainy, więc gorąco zachęcam wszystkich wejść. Pod wywiadem, z tego co wiem, pojawi się link do tej zbiórki i rzeczywiście podzielić się nawet 5-10 zł, to wszystko ma znaczenie i dzięki Wam życie zostanie uratowane. Osoba, która stanie się ofiarą, a codziennie strzelają, codziennie są ofiary śmiertelne, dzięki temu, że będzie miała apteczkę, będzie mogła uratować swoje życie, albo osobę, która została postrzelona obok, albo cywila, więc gorąco zachęcam.